Witam Was w kolejnym odcinku. Ledwie co skończyliśmy jedną robotę, czyli uszczelkę pod głowicą. Przystępujemy do dalszych prac. Zajmiemy się teraz przystawką. Także będziemy ściągać tą przystawkę. Zobaczymy, czy tutaj trzeba wymienić tylko uszczelnienie. Tu są o-ringi takie. Czy będzie konieczność coś tam więcej zrobić. Jak dobrze wiecie, jak coś się rozbierze, to później wychodzi różne niespodzianki wychodzą. Także i tutaj nie planujmy sobie zawczasu, co się nam tam wydarzy. Ściągniemy to, zobaczymy, co tam w trawie piszczy. Zaraz Wam tu dokładnie pokażę, o co mi tu chodzi. Także zobaczycie i będziemy działać. Chodzi tu dokładnie o ten wyciek spod tego cięgna. O tak jak widać, tutaj jest wszędzie sucho. Nic się tu nie dzieje. No ale tu spod tego cięgna po prostu się sączy gdzieś tam. To znaczy nie tak sączy, no ale poci się. A że jakieś inne prace takie, tak tam wspominałem o tej wymianie sprzęgła, na razie mnie trzymają, no bo nie mam tego wózka. Nie ma jak się zabrać nawet za ten wózek, no bo pogody są takie, jakie są. Także bierzemy się za tą przystawkę. Nie wiem, czy ten zawór tam powietrzny będę musiał zdemontować. Może nie. Może tylko wystarczy tą rurkę. Także tu cięgna odpinam, wał kardana zrzucę i startujemy. Na razie nie zamawiam żadnych części. Jak to ściągniemy, popatrzymy, przejrzymy w środku, jak to wygląda. Mam nadzieję, że tylko wystarczy o-ringi tutaj wymienić. Ale tak jak mówię, no nie zapeszam. Zobaczymy. Zapraszam na relację. No dobra, spuściłem olej. Tutaj jest przekład. Odkręcę wał. Może mi wystarczy tutaj z jednej strony go ściągnąć. Ten przewód tu muszę odkręcić z powietrza, cięgna. I nie wiem, czy nie będę musiał ściągnąć tego zaworu powietrza. Bo tutaj widzę, że tu jest cały ten uchwyt. Także zobaczymy. Działamy. No sobie będę musiał przynieść lewarek i podnieść koło, bo nie pokręcę tym skrzynią. Choć się skrzynią, kurde, wałem nie pokręcę, nie skrzynią. Dobra, założyłem sobie lewarek, podniosłem troszkę koło. No sobie teraz mogę fajnie tym wałem obracać. Dobra, wał mamy uwolniony. O, uszczelka się zdała. To co, muszę się tu chyba wczołgać. I tutaj to spróbować. Pierw odkręcić
od strony tego zaworu powietrza. I wtedy będę wiedział, czy go muszę całe ściągać, czy nie. Znając życie, to jest znowu na silikonie przyklejone. O, dobra, odeszła. O kurde, poszła. Tutaj przekładnia wygląda się całkiem fajnie. Jeszcze później wezmę jakąś wreszkę. Spróbuję gdzieś tam posprawdzać, czy jak to wygląda na łożyskach. Ale powiem wam, że zęby tu są całkiem, kurczę, zdrowe wszystko. Tu nie ma nic uszkodzonego. Nigdzie. Także prawdopodobnie jest tylko te uszczelnienie tam do zrobienia i nie ma nic takiego. Ja wam pokażę tylko, jak to tam wygląda. Nie, tutaj to wygląda wszystko też ładnie. Że rozbiorę to, wyciągnę to cięgno, uszczelnienie tam założę i nowe tutaj uszczelkę zamówię. Poskładamy, znowu będziemy mieli jeden wyciek wyeliminowany. No i co? Będziemy działać dalej. Jeszcze mam dwa takie punkty do zrobienia. Pierwszy z nich to jest, już wam tu pokażę. O, tu muszę koło zrzucić. I zobaczymy, czy tam jest tylko zimmering, czy się okaże, że tam jest łożysko uszkodzone i dlatego uszkodziło zimmering. I następny taki punkt to jest wałek BOM, gdzie też tutaj lekko jest wyciek, ale tu jest, o, jest luz na tym wałku.
I to są takie najbliższe prace, które nas teraz tutaj będą czekały. No ale po kolei. Zrobimy jedno. Będziemy brali się za następne. Także dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Do następnego. Hej!